Olga Kalicka o samodzielnym macierzyństwie. Przyszedł taki, kiedy nie miałem ochoty wstać z lóżka. Olga Kalicka od lat jest obecna w świecie show biznesu, a rodzime media uważnie śledzą nie tylko jej zawodowe poczynania, lecz również życie prywatne. W 2019 roku aktorka i jej ówczesny partner Cezary powitali na świecie syna Aleksego. Choć niedługo po narodzinach pociechy Kalicka przyjęła oświadczenie ukochanego, ostatecznie ich związek nie przetrwał. Pod koniec 2021 roku celebrytka poinformowała, że kilka miesięcy wcześniej rozstała się z narzeczonym, potwierdzając tym samym medialne plotki. Aktorka nie ukrywała, iż decyzja o zakończeniu związku była wyjątkowo trudna. Jednocześnie zapewnila jednak, że wraz z byłym partnerem dołoży wszelkich starań, by jak najlepiej wychować synka. Zobacz również, Olga Kalicka pomstuje na cenę ubrań dla dzieci, niby wszystko na przecenie, a wyszło 800 zlotych. WTF. Olga Kalicka na co dzień aktywnie działa na Instagramie, gdzie okazjonalnie dokumentuje również chwilę spędzane z 4-letnim synkiem. Ostatnio celebrytka postanowiła zaś otworzyć się na temat rodzicielstwa w rozmowie z Kamilem Baleja. 29-latka gościła w podcaście dziennikarza dla Radia Zloty Przeboje Tato, Nowesi w programie Poruszyla M. In kwestię samotnego macierzyństwa. W pewnym momencie rozmowy aktorka wprost nazwała sama siebie samotna mama. Jak wyznała Kalicka, wciąż zdarzają się jej momenty, kiedy musi wrócić do punktu wyjścia i wytłumaczyć samej sobie. Zapewne sytuacje związane z rodzicielstwem mogą być dla niej trudne i dlatego też musi nauczyć się prosić o pomoc. W rozmowie celebrytka podkreślila, iż czuje się zarówno samotna, jak i samodzielna mama. Jak wyjaśnila, czasem jest pełna energii i ogarnia wszystko, jednocześnie jednak zdarzają się jej nieco gorsze momenty. Choć celebrytka może liczyć na wsparcie bliskich oraz niani, czasem ciężko było jej prosić o pomoc. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Bywały dni, tygodnie, a nawet miesiące, kiedy byłam kompletnie bez sili, wtedy nauczyłam się to nazywać. Przestałam to demonizować. Mam bardzo dużo osób wokół siebie, przyjaciół, rodzinę. Siostrę, moja mamę, Aleksio też ma nianie. To nie jest tak, że jestem samotna. Tylko zrozumiałam, że jeśli chcę, żeby ktoś mi pomógł, to muszę to zakomunikować. I to było najtrudniejsze. I to jest ok, że potrzebujesz pomocy. Zanim to zrozumiałam, było mi bardzo trudno, wyznała w podcaście Balei. Goszczec w podcaście dziennikarza, Kalicka powróciła pamięcią do sytuacji, w której zmęczenie wzięło na dnia górę. Jak podkreślila, wcześniej wmawiała sobie, że jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z wychowaniem potomka. W pewnym momencie znalazła się jednak w kryzysowym momencie. Wówczas postanowiła poprosić o pomoc przyjaciółkę. Sama siebie oklamywałam w tym, mówiłam, ze spoko, przecież daj radę, ogarnę. Aż przyszedł taki dzień, kiedy nie miałam ochoty wstać z lóżka. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i powiedziałam, słuchaj. Przyjedź, proszę cię, pomóż mi. Wyszykuj Aleksia do przedszkola, bo ja nie wstanę. Ona usiadła i powiedziała, ale dlaczego ty nic nie mówiłaś, wspominała w rozmowie z dziennikarzem. Kalicka nie ukrywała, że jest typem osoby, która zazwyczaj bierze na siebie dużo obowiązków. Jak przyznała, najbliższe jej osoby często mogą nawet nie podejrzewać, że momentami bywa jej trudno. W rozmowie celebrytka wyznała, iż musiała nauczyć się nie tylko prosić o pomoc, lecz również przyznawać przed sama sobą, że jej potrzebuje. Zaczęła też dbać o to, by znajdować czas na odpoczynek. Jestem typem kobiety, która wszystko ogarnia, ale nie zawsze trzeba sobie ze wszystkim radzić, powiedziała. Doceniacie jej szczerość.